Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających dzisiaj, jak Turek kituje księżulo, który uwierzył w te wszystkie bajeczki, które opowiada. Dowód na to, że go oszukiwał, to że on był pierwszy w 92 roku otworzył na dworcu centralnym kebaba, gdzie tutaj w gazecie wyborczej na końcu filmu pokazuje, że przed nim był Texas Ban na dworcu centralnym z Izraela. A właścicielem był Eyal z Izraela. Dworzec miał też tak zwane wózki na peronach, gdzie sprzedawane były z wózków kanapki, napoje do pociągów. Ktoś sobie wysiadał, stał na peronie, nie musiał iść do sklepu, bo takie wózki były na peronach i tam można było sobie kupić jedzenie. Także z księżula nieźle oszukał. Do usłyszenia, hej! Za mną jest sklep mięsny Harbi Fresh Meat, proszę Państwa, a tutaj za mną, czyli obok, jest Harbi Kebab. Pokażę Wam ten sklep, bo wydaje mi się, że to jest spoko. Restauracja Macho, to było moje. Byliśmy ostatnio. Tak, to sobie. Jest moja knajpa, była z 2009 roku otwierdziłem. Pierwszy kebab w Polsce, pierwszy tak, jak widzicie na Macho, moje imię też w ogóle Macho. No to jest w Polsce, jak było kebabem problemy, to tylko ja miałem. Odpowiadać na zakładem, tak? Mam swój zakład na Halinowej. Produkcja kebaba. Nieprawda. To jest przecież nie można. Pierwszy produkcję kebaba też otworzyłam ja. Firma MBM Domak to jest mój. Mój syn teraz prowadzi, jest prezesem. Ja już z powodu zdrowia troszeczkę usunęłam trochę. No i otworzyłam ten sklep, ten kebab, ten Macho. A Midpoint w Łodzi też jest moje była i też sprzedałam miesiąc temu. Ja to słucham wszystko. Baraniną tak ściemniają. Ale słuchaj, wiesz co, bo Polacy... Chcą tej baraniny niby właśnie. Ale Polacy to jest tak, ludzie, które są wszystko naprawdę dużo i chcą widzieć. Mhm. Wiedzą, tak? Bo jak ja przyjechałem w Polsce w 92 roku, jak otworzyłem pierwszy kebab centralny, to ja widziałem po prostu tak, Polacy wtedy nie widzieli, co to jest kebaba. Ja zacząłem później na Rżana, na Puławska, wszędzie otworzyłem kebaba, tak? No jak otworzyłem kebaba, powoli zaczęła. 2002 roku to już ja zacząłem i chciałem powiększyć tego zakładu. Zakład nie było wtedy oczywiście, knajpa, a później sprzedałem to wszystko knajpa, otworzyłem sobie zakład na Halinowej. Jak zacząłem produkcję, to widziałem dopiero po prostu jest potencjał w Polsce, nie? To jest na tyle naturalne. Przyjechaliśmy tutaj, chciałem Wam pokazać ten sklep i chcieliśmy zjeść tego Harbi Kebaba. Taki był zamysł, ale spotkaliśmy szefa. W ogóle tak naprawdę można chyba powiedzieć, że spotkaliśmy jakiegoś króla kebabów. Gość wie o kebabach, o mięsie do kebabów. W ogóle powiedział nam tyle rzeczy nawet, no niektórych nawet nie mogę Wam powiedzieć jakby, bo to są rzeczy tajne. Wzięli mięso ze sklepu, w Harbim nam to wszystko ugrillowali. Dalej. Ta sama Gazeta Wyborcza pisze w 91 roku o kebabie na dworcu centralnym. Tutaj macie wycinki z artykułu, można sobie go odszukać w archiwum Gazety Wyborczej, tylko trzeba wykupić dostęp. Jest cały artykuł na ten temat, a jak poszuka się dalej, to jest jeszcze kilka artykułów na ten temat. Już mi się nie chciało szukać, ale drodzy Państwo, kebaby były jeszcze przed wejściem McDonalda do Polski i dopiero po jakimś czasie McDonald's otworzył się pierwszy na Marszałkowskiej, a potem na dworcu centralnym. Także internet kłamie. A jak chcecie zobaczyć, to można zobaczyć w polskich kronikach filmowych albo w tym filmie Komedie Małżeńskie. Nieraz oglądałem, można sobie włączyć i tam jest pokazany najstarszy kebab w Polsce.